Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin Skateboard. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka, modyfikacja Karaiby. Moi drodzy, są wakacje, jest szaleństwo. No i właśnie pomyślałem, że może zrobimy sobie taką fajną modyfikację, właśnie troszeczkę wakacyjną. Więc Karaiby, zapraszam was, moi drodzy, na Karaiby. Jest to jedna z dosyć starych modyfikacji, ale podobno jest naprawdę warta ogrania, więc spróbujmy. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Dubbing jest niemiecki, także usłyszymy troszeczkę naszych przyjaciół z zagranicy. Karaiby. Karibik? Karibik? Okej. Zobaczymy, co nas czeka. Viele Menschen wünschen sich einmal in ihrem Leben ein Abenteuer zu erleben. Nun, ich habe eines erlebt. Davon möchte ich heute erzählen. Dobrze, że są napisy. Alles begann, als ich beschloss, Purines aufgrund der Bedrohung durch die Orks zu verlassen. Oft schon hatten sie die Stadt angegriffen und ich wartete jede Nacht darauf, mit abgetrenntem Kopf aufzuwachen. Cudownie. Ich kannte einen kleinen Strand, wo ich schon einige Male Piraten gesehen hatte. Dort wollte ich versuchen, einen anzutreffen. Mhm. Okay. Am Strand angekommen sah ich ihn auch schon. Jack. Der Pirat, der mich aufs Festland bringen sollte. Und der Pirat, der mein Leben so sehr änderte. In einem kurzen Gespräch erklärte ich ihm mein Anliegen und gab ihm fast meine gesamten Ersparnisse. Warum sich ein Pirat auf einen solchen Handel einließ, wo er mir doch einfach die Kehle hätte durchschneiden können, fragte ich mich damals noch nicht. Geblendet von meiner Naivität begann ich, gemeinsam mit Jack, meine Reise. Wir segelten bereits zwei Tage, als ich von einer Ohrfeige aus dem Schlaf gerissen wurde. »Steh auf, wir sind da«, sagte Jack. Ich stand auf und wartete die letzten Meter bis zum Strand durchs Wasser. Mit jedem Schritt wurde mir klarer, dass dieses Eiland unmöglich das Festland sein könnte. Okay. Und hier... beginnt meine Geschichte erst richtig. No nieźle, nieźle, ciekawe całkiem. Wstęp, muszę przyznać, że jak do całkiem ciekawej przygody. Okay. Das sieht aber nicht wie das Festland aus. Das ist es auch nicht, du Spitzbube. Ojoj. Aber... jetzt hör mal zu, Kleiner. Ich bin der Kapitän und ich sage, wo es lang geht. Aber... wenn ich es für nötig halte, dass wir hier Stopp machen, dann machen wir das auch. Klar? Jasne, jasne, okej. Okay. No i tak, jak sami słyszycie, jest niemiecki. Ja wiem, że spora z was cwaniaki nie ogląda, tylko słucha moich odcinków. I teraz, czy od razu zapytam się w pierwszym odcinku, czy wolelibyście, żebym przyciszył dialogi i to ja czytał to, co mówią postacie, po prostu swoim głosem, czy zostawić ten oryginalny niemiecki dubbing i po prostu będziemy wspólnie czytać. Dajcie znać, bo nie ma dla mnie większego problemu, żebym czytał te dialogi dla was, a po prostu wiem, że spora część jak po prostu sobie słucha moich odcinków w tle, więc no, jeśli nie znacie niemieckiego, to będzie wam trudno zrozumieć, o co chodzi w modyfikacji, no nie? No dobrze, ale mam cię wpierw trzasnąć, żebyś znowu jasno myślał. Dobra, dobra, spokojnie, a dlaczego tutaj jesteśmy? Nalegam jednak, abyś dotrzymał naszej umowy. Może najpierw, dlaczego tutaj jesteśmy w ogóle? Okej, immer mit der Ruhe. Co się stało, ziomek? Aber warum sind wir hier? Co my tu robimy? Pass auf, die Situation sieht wie folgt aus. Seit kurzem ist ein Kopfgeldjäger namens Augustus mit seinen Söldnern hier. O kurczę. Sie haben schon unsere Leute im Leuchtturm hier abgemetzelt. No zu alledem haben sich jetzt auch noch ein paar Milizen im Canyon hier breit gemacht. Nur Belia weiß, wie die uns hier gefunden haben. Und damit das Pech noch komplett ist, hat es vor einer Woche unser Schiff gegen den Felsen nahe dem Canyon im Meer gedonnert. Nun haben wir nur noch die kleinen Boote hier. Mhm, super. Co muszę zrobić, jak mogło się dostać waszym statkiem? Może być czegoś... to co muszę zrobić? Und was muss ich da machen? O co chodzi? Co tu się dzieje? Auf der Hand. Du hilfst uns, diese Penner von unserer Insel zu vertreiben. Ciekawe, und dann komme ich aufs Festland. Ja, wenn es sein muss. Okay. Będzie. Dobra. Czy musimy wypędzić nieproszonych gości z wyspy, aby móc płynąć dalej na kontynent i wieść nasze cudowne życie? Jakieś pirackie ubranie może dostajemy? Krieg ich da jetzt auf einem Piratenrüstung? Nee, so nie, geht nie. Das nicht, Bursche. Du musst dich uns nie erst anschließen. Und wie mache ich das? Naja, der alte Piratenbrauch besagt, dass du mindestens die Hälfte der Crew auf deiner Seite haben musst. Oh, cool. Und da wir nur noch fünf Leute sind, musst du drei überzeugen. Das kannst du, indem du ihnen zur Hand gehst. Okay, wird gemacht. Niech będzie. Trzech ludzi musimy przekonać, żeby stać się piratem. Wie kann ich dich auf meine Seite bringen? Auf diesen Satz habe ich gewartet. Ciekawe, co mich beschäftigen seit einiger Zeit zwei Steindiebe, die sich auf dem Steinbogen zu den Söldnern befinden.
Suche und töte sie. Aber lass dir bloß nicht einfallen, bei dem Söldnerpakt vorbeizuschauen oder ihnen zu helfen. Das gleiche gilt für die Milizen. Ciekawe, w ogóle jest to jest komplikowane. Jawohl, Captain. Jawohl, Kapitän. Dobra, jak mogło się to stać waszym statkiem? Wie konnte das mit eurem Schiff passieren? Jak wpłynęli na skałę? Du musst wissen, dass es hier in der Gegend sehr eigenartige Meeresströmungen gibt, die schon manchen Abenteurer hier haben stranden lassen. No dobra, rozumiem. Możemy czegoś Kannst du mir etwas beibringen? Sicher kann ich das. Nur habe ich keine Lust, meine Zeit mit dir zu vergeuden. Frag doch am besten mal die anderen. Super. Mam wam pomóc, a nie chcesz mnie niczego nie nauczyć. Naprawdę jesteś super gościem. Dobra, na razie nie zostaniemy. Rozdział pierwszy na mieliźnie. Na mieliźnie rozdział pierwszy. No zobaczymy, czy rzeczywiście taka mielizna, jak mówią. Yeah. Więc siema, siema. Gothic 2, niebieski bez. Jedziemy. Orzech kokosowy. No nieźle, nieźle. Sporo rzeczy na początek. Orzechy kokosowe będą pewnie służyły nam jako nasze pierwsze apteczki. A no, widzę, że też ten trochę mychom się namacham. Przyzwyczajony do Gothica jedyneczki, mimo wszystko tutaj trochę ciężej się. Ten rogowa muszelka. Jednak ciężej trochę to mychom się lata, mimo że czułość wysoka. Okej, okay. Orzechy kokosowe pozbieramy. O, ty, co się dzieje, Goblinie Jagody? Słyszę już jakiegoś tego. Przerośniętego kurczaka. Siedzi tam w krzakach, łobuz wredny. Spoko, nie ma sprawy. Najpierw sprawdźmy w ogóle wybrzeże. Co tu się dzieje? Wysepka wygląda całkiem ciekawie. Tam jakiegoś aligatora w tle gdzieś widzę. Orzechy kokosowe, spoko. Siema, siema. Otwiera nam muszelka. Tu jest żółw w ogóle. Fajny. Nie atakuje nas, więc spoko. Na razie nie będę go bić. Najwyżej później wyklepiemy. Tam w oddali jakiegoś czerwonego kretoszczura. Widzę, matko bosko, co tu się dzieje w ogóle? Niezła wysepka. Znajdźmy kogoś, z kim byśmy mogli pogadać. Może znajdzie się ktoś bardziej ogarnięty niż nasz kapitan, bo na razie wygląda dosyć krucho. O, chrząszczyki siedzą sobie, fajnie, fajnie. Chrząszczyki będziemy bić. Pozbieram sobie wszystko, co mogę, bo wiadomo, może się nam coś przydać. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się coś przyda właściwie. Tam widziałem jakąś skrzyneczkę, którą też byśmy mogli spróbować obgrabić. Jest piła oczywiście, o, jakiś mieszek ze złotem. Dobrze, dobrze, idealnie. Na początek będzie spoko. Korzeń z zielonym pieprzem i kuferek. To co, może pierwszy sejwik? Jak szybko się zrobił, no nieźle. Dobra, i miksturki lecznicze, fajnie. Dobrze, taki lucik mi się podoba. Na początek mikstury lecznicze mogą się nam zdecydowanie przydać. Nigdy nie wiadomo, jakie niebezpieczeństwa nas czekają. No siema, Marlan. Jep. Marlan. Handlarz, okej. Na pewno masz w ofercie. Jasne. Okej, co wiesz o najemnikach, ziomek? Co to za ziomki? Handlarz ani dranie. Aha. Spoko. Dobrze, że główny bohater reaguje identycznie jak ja. Nie mam zielonego pojęcia. O co tu chodzi? Może czegoś potrzebujesz? Co można myśleć? No jakieś towary. Dokładnie. Co to może być? Czarna ruda, serce demona, bagienne ziele? No nie wiem, może na przykład czarna ruda? Czytałem o niej. Tutaj takie coś ciężko będzie znaleźć, mówisz. Dobra, okej, okay. Czarna ruda dla tego cwaniaka brzmi całkiem spoko. Serce demona, no nie wydaje mi się, żeby tutaj na wyspie jakiś demon mieszkał. A bagienne ziele raczej jest dosyć popularne, więc kokosowa packa. Wszystko można zrobić z orzechów kokosowych, nieprawdaż? Obrażenia wynoszą 150% siły. Brzmi całkiem jak dobry bufik. No i jeszcze eliksir siły i inne rzeczy. Nie mamy zbyt wiele złota. Hełm kokosowy! mogę przy pomocy moich rąk dopasować go na głowie, a następnie założyć. O kurde, jest hełm normalnie dodany, świetnie, czyli jak widzicie modyfikacja wprowadza również jakieś nowe rzeczy. O, jaki kostek sobie tu siedzi. Ogniste ziele jak najbardziej do łapek łapę. O nie, słyszałem już goblina gdzieś zza tego. Podwójny młotek glow, zawsze spoko. Ile strzał tutaj jest. Kiepski tasak, będzie fajną bronią na początek. Na szczęście ten cwaniak tutaj się nie focha od, że go okradam. Bardzo dobrze, byłoby słabo, gdyby miał mnie poobijać już na samym początku. Nie wiem, czy strzały mi się przydadzą, nie widziałem chyba jeszcze żadnego łuku w okolicy, ale może coś się znajdzie. To jeszcze jedna strzała. Co do jednej strzały go się obgrabiłem, jestem straszny mimo wszystko jednak. Okej, no jeszcze jabłuszka, może uda się darmową siłę zdobyć. Fajnie, na początek Karaiby, jak widzicie, musimy się dobrze przygotować, żeby później mieć siłę walczyć. Zawsze tak jest w każdej modyfikacji, trzeba się dobrze przygotować, żeby później spuszczać w pierdki, pięknie. Więc dobra, ten tasak, jak tam wygląda? Bracie, za mało siły zdecydowanie. Mamy pałkę,
No to super, świetna broń, naprawdę. Nawet wilka tym nie pokonamy, coś mi się wydaje. A słyszę już jakieś gobliny i wilki po okolicy biegające. Dobra, znajdźmy może jeszcze kogoś, kto tutaj żyje. Dirk, cześć Dirku. Zrobię jeszcze F5 i zagadam do ciebie, ale masz fajną kosę na plecach. Cześć, jak leci? Broń dwuręczna, okej. Dobra, co jeszcze robisz na wyspie? Mhm. Mhm, okej. Zapewne. Mhm. Szkieletowe zwierzaki? Wow. Okej. A co robisz w obozie? Trenujesz? To jakiś gangster sobie chodzi. Spoko. Całkiem sporo jak na taką małą wysepkę. No właśnie, kurczę, wydaje się ogromna ta wyspa, jak tak o tym mówią. Oho, okej, wulkan. Nawet wulkan tu macie, skubańce. Mhm. Nieźle. Okej. Jasne. Mhm. Rozrasta się mgła. Nieźle. Jakieś demony wychodzą z wulkanu. Kurde, podejrzane. Powiem wam, że ten początkowy obóz tutaj trochę mi się kojarzy z Orcades, z wysepką, właśnie z tym obozem tam na początku. Całkiem podobne. Co byś powiedział, gdybym chciał się do was przyłączyć w ogóle? Co będę musiał dla ciebie zrobić? Coś sobie opowiedzieć, mówisz? No dobra, w porządku. Jak się nazywamy? Kurde, nawet nie wiem. Dirk Frank Sancho René. Dirk raczej na pewno nie. Skąd ja mam wiedzieć, jak się nazywamy? Niech będzie na przykład Frank. Chociaż nie tak nowoczesne. Okej. Ile lat może mieć nasza postać? 39, 25, 19, 16. Dajmy, że 25. Blisko mojego wieku, także niech będzie. Najlepsze lata człowieka, dokładnie tak. Pochodzimy z kontynentu Pithorn, wyspy pod nią. Z Korinis chyba się urwaliśmy, więc niech będzie, że z Korinis. Powinna być kolonia. No. W sumie wszystko. Okej, okay, to jak? Całkiem zabawny dziwak. No to spoko. Dokładnie takich potrzebujemy, jej! Moje odpowiedzi były spoko. Super, więc mamy już pierwszego cwanianka, a możesz mnie nauczyć walczyć broń dwuręczną? On może nauczyć walczyć broń dwuręczną, tylko aktualnie nie, że nie znalazłem ani jednej broni dwuręcznej, to dodatkowo nie mamy chyba punktów nauki, więc... Ha, będzie to musiał poczekać. Gdzie jest jeszcze jeden ten cwaniak, który tu biegał gdzieś po okolicy? Wyszedł z tej chaty i poszedł sobie gdzieś. Czy tu jeszcze coś leży? Siarka, spokojnie o sprawie. Tak zbieram, szukam, patrzę, co jeszcze by mógł zgarnąć. Ordeścik polny, spoko. Tak myślę, czy tego żółwia by się na przykład nie pozbyć. Skasuję, gnojka, yeah. Nie no, spoko. Nie będę aż taki zły. Jack, mamy już jednego z ludzi, jeszcze dwójka i będę mógł zostać piratem. A, Patryk jakiś tu jest, spoko. Cześć Patryku, hej. Cześć. Pogadajmy z piratami. Wybij z dół. O, bardzo fajny nauczyciel nam się szukuje. Mogę się do was przyłączyć? Dokładnie. Mhm. Czyli jedno zadanie i dwa głosy. Super, to mi się podoba. Jak chcecie pokonać najemników? Macie jakiś w ogóle plan? No dobra. Czyli muszę zostać jeden z was. No i okej, okay, możemy się uczyć, fajnie, siła, zręczność. Mamy nauczyciela, będziemy musieli trochę podekspić na pewno na jakichś łatwych przeciwnikach. Co tu jest? Pazury, zębacza i płytki. Świetnie, nie wiem po co mi miałby być, ale może będę mógł przehandlować je na coś wartościowszego. Mógłbym też otworzyć ten kuferek, ale zgaduję, że jak ma kółdeczkę, to nie będę mógł tego zrobić. No właśnie, nie znam się na otwieraniu zamków, kurde, niedobrze, bardzo niedobrze.
Szkoda, że się nie znasz. Mógłbyś się chociaż znać na jakiejś jednej czynności, bo z tego, co wydaje mi się, po twoich statystykach to wygląda strasznie krucho. No ale okej. Żółwik. Cześć, żółwiku. Spoko, żółwik. Ahihi. Fajnie. Mam nadzieję, że będę mógł poklepać sobie troszeczkę. Może na żółwia właśnie byśmy się doekspili jakoś fajnie. No i tu jest jeszcze Ralf. Siema. To jest obóz. Jack mnie zabrał ze sobą na statek. No, cześć, cześć. Jakie bestie przeżyć tu biegają? Możesz mnie czegoś nauczyć na przykład? Małe wzmocnienie. 5 jabłek od Marlana. Okej. Okay. Dobrze, że już okradłem tego gościa. Jakieś bestie tu przeważnie biegają? Słyszę tego goblina tam w tle i już mnie szlak trafia. To szlak. Wilki ścierwojady. Karaibskie ścierwojady? Wow. O, to spoko. Jeśli są mniejsze i ten, to dobrze. Trzymaj na wzmocnienie jabłuszka. Super. Pyszne owocki. Jasne. Dobra. Co możesz mnie nauczyć? Porządeczku. Broń jednoręczna. Super. Czyli mam nauczycieli od broni, siły i zręczności. Super. Naprawdę fajnie. Chociaż na początek pewnie będziemy musieli najpierw zdobyć trochę punktów nauki, żeby cokolwiek móc się nauczyć. Ale fajnie. Całkiem przyjemne obozowisko tutaj macie, chłopaki. Piraci to jednak potrafią się urządzić. Nieważne gdzie i na jakiej części kontynentu. Będziemy musieli wyjść na chwilę przed obóz. Dobra. Tam już widzę troszeczkę jakiejś pustyni, spoko. Słyszę chyba też te ścierwojady. Będzie trzeba trochę powalczyć. Z wilkami może być krucho, zwłaszcza jeśli będą w dużej liczbie. A czekajcie, tutaj widzę, że jest ten ścierwojad. Może to będzie akurat ten karaibski, to byśmy mogli zobaczyć od razu jak walczy, jak wygląda. F5 zdecydowanie. W sumie zróbmy może jakiś trwały zapis, a nie ciągle lecę na F5-kach. Młody karaibski ścierwojad, cudownie. Niestety jest całkiem twardy skubaniec. Ole mi dziabnął, ajajajajaj. Skubany, ale spokojnie damy sobie radę. Oczywiście w obozowisku jest łóżko, więc nie musimy się jakoś specjalnie przejmować. Okej, mięsko, więc fajnie, może coś tu jeszcze jest, otwierana muszla. Fajnie jakby tych muszelek też udało nam się co nieco skubnąć, bo wtedy będziemy trochę chociaż bogatsi. No i rzeczywiście, kurde, powiem wam, że ta wysepka normalnie jak Orcades. Jak się patrzy, to Orcades normalnie, no. Na całego. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście goblinie jagody jest spoko. Zawsze to plus do zręczności, o ile się oczywiście nie da coś z tym zrobić. Możliwe, że będą potrzebne też do jakiegoś zadania na przykład. Okej, ale pierwszy przeciwnik pokonany, więc lecimy na pełnej, kurczę, no. Powiem wam, że takie Karaiby aż miło. Na razie to wygląda bardzo spoko, bardzo klimatycznie bym powiedział nawet. Co byśmy zrobili? Może pójdziemy sobie spać na szybko, skoro już dostałem gdzieś trochę damage'u. Co coś tu leżało? Czy to po prostu... A, smażone mięsko, świetnie. Kurczę, przegapić smażone mięso. Motlow jeszcze. No, nieźle się tu urządziliście. Sorry, chłopaki, że wam wszystko okradnę, no ale mi się bardziej przyda niż tutaj, żeby leżało i się kurzyło. Weźmiemy sobie szybkie łóżeczko, odpalimy, do rana pośpimy i pięknie. No już Dirk się nie wkurzaj, halo, przepraszam, ale się spina niepotrzebnie jak plandeka na żuku. Jo, chodź do przodu. Moglibyśmy jeszcze sprawdzić te wysepki ich tam dalej, żeby zobaczyć, czy coś... No, tamtego aligatora, to ja już czuję, jak bije. 2 na 10 to będzie na pewno. O, szczotka leży na... Nie, to jakaś księga. Będę w stanie ją podnieść? Fajnie by było. Sztuka walki. Spróbuję ją podnieść w trochę inny sposób. Świetnie. Będzie zawsze jakiś bonus. Podobno z tego, co słyszałem, w tej modyfikacji jest zrobione to, że nie ma progów punktowych, że 5 siły zawsze wymaga 5 punktów nauki i nie ma właśnie tego, że wiecie, że trzeba więcej czy mniej. Ty kurde, ścierwojad lądowy. To już nie przelewki. Będzie chciał mnie dziabnąć pewnie mocno. Można go oczywiście wyklepać w ten stary, cwaniacki sposób, czyli po prostu, że on w wodzie, a my na lądzie. Oczywiście ja bym sobie z nim poradził normalnie też. O nie, kurde, topi się, niedobrze. Nie może się topić, bo jak będzie się topił, to wtedy dostanę za niego expa. W ogóle te ciosy skrócone. Co tu się dzieje? Halo. Ziomek, bi. Nawet nie pamiętam jak się... Sanchez? Nie. Frank chyba się nazywamy. Nie pamiętam co wymyśliłem, mówiąc o powieści naszej. Okej, no dobra, w trochę chemski sposób ścierwojad, ale wyklepany. Pięknie, dużo mięska, aż 3 kawałki mięsa miał ze sobą. Zębate ziółko, czemu nie? Bardzo chętnie, każdą ilość. I co, spróbujemy się zbić z tamtym aligatorem? Tylko, że tamtego aligatora fajnie by było wyklepać, tak wiecie, tak full legit, a nie jak tego ścierwojada tutaj. No jest ten taki sposób właśnie na klepanie mocniejszych przeciwników, wciągamy ich do wody i sami wychodzimy na ląd. Da się tak zrobić i to jest w sumie spoko, całkiem łatwo wtedy się walczy, wręcz banalnie po prostu. Ole mnie dziabnął na hita! Juuu!
O, to bolało, gościu, bardzo mocno mnie bolało. Dobra, opowiem wam może słucharka jeszcze na szybkiego. Mam nadzieję, że zostały same dobre swajaki. Bardzo, bardzo stare małżeństwo się kocha. Żono mówi, coś ci zgrubiał? Mąż odpowiada, tak, na pół złożyłem. Widzicie swajaki, jakie tu metody cwajackie, kurde, takie rzeczy. Co mi się wydaje, że chyba ten alegator to nie będzie dobry pomysł. Mogę spróbować jeszcze raz się z nim zmierzyć, ale chyba będzie dyntka jak nic. Ja, alligator! O Jezu, to było słabe przedstawienie. Także nie, nie, może przyjdźmy na niego, jak już będziemy trochę bardziej koksami. Ale tymczasem wróćmy na wysepkę. Także śmieszki, hacheszki, słucharki, sucharek opowiedziany, początek nagrany, odcineczek pierwszy. O, tam w oddali, jakie widzę, kurcze chaty gdzieś na wzgórzach. No, powiem wam, że ta wysepka, no, prezentuje się bardzo spoko. Myślę, co z tymi żółwiami zrobić. Chyba będzie trzeba je po prostu wyklepać. Zebrane doświadczenie. O, super, książeczka na doświadczenie. Doświadczenie za free, zawsze chętnie. Proszę bardzo, zebrane doświadczenie plus 250 doświadczenia. Strasznie droga jest ta książka, czy warto ją czytać, czy nie? Lepiej by było jej sprzedać, na przykład za pieniążki. Bardzo dużo. Dodatkowo kunszt obrony południowców, książka pisająca sztukę walki bronimi jednoręcznymi. To będzie fajny bonus na start. Tylko, że właśnie z tymi książkami, no wiadomo, że ta nam nie zniknie, ale zebrane doświadczenie nam zniknie, gdy go użyjemy. Ale czy będziemy potrzebowali aż tyle złota? No nie wiem. Ale okej, cwaniaki. Świetnie, więc mamy całkiem nieźle tutaj ogarniętą sytuację na chociażby początek naszej przygody. Wyjdźmy jeszcze sobie może przed obozowisko, zrzućmy okiem, czy jest coś tam ciekawego. Moglibyśmy w sumie też upiec mięsko, ale na razie nie będę tego robić. No i to zebranie doświadczenia i walka właśnie bronią jednoręczną będzie okej. Ciekawe jestem, co z tymi goblinami, kurde. Słyszę je, pewnie siedzą tam na górze. No serio, to jest normalnie przerobiona wysepka z orkejców, tylko że orkejcy chyba wyszły później. Okej, chyba będzie biegł na mnie ten karaibski ścierwojad. Spokojnie, ma sprawy. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta sama wysepka. Ty, nie, bo on mi sksuje tego, kurde, mojego ścierwojadka, bo on ma tam strasznie dużą kosę. Zostaw mi mojego ścierwojada, gnoju! No to mój ścierwojad, Ralf, no! Żadna jedna bestia mniej, to by mój ścierwojad, gnoju wredny. Oddawaj ścierwojada. O mój Boże, za dużo was tutaj chyba trochę. Cholera, jeszcze jakieś wilki. Niedobrze, bardzo niedobrze. O, cholera. Dobra, jakby te pojedyncze się wilki rzuciły, byłoby super. Tamten nie wiem, gdzie pobiegł ten wilk. Karybski drapieżny wilk. Co tu się dzieje w ogóle? Aha, szczury się leją z wilkami. Świetnie. Ty, szczury zagryzły wilka. No to grube akcje się dzieją tutaj. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo, nie! Zostawić moje doświadczenie! Do jasnej cholery! Jeszcze raz w 9. O nie, muszę to zrobić jakoś tak, żeby one się na siebie nawzajem nie powkurzały. A najgorzej, że ten kurde strażnik tutaj strasznie mi dokucza. Okej, może zrobimy tak. O. Może tak, żeby tamten się nie... No nie! Żadna cholerna bestia, no! To mój ścierwoja, zostaw go! Ty kurde gnoju wredny. Zostaw mojego No nie, ja już go prawie pokonałem. Nie. Chociaż jednego ścierwojada jeszcze chciałem pokonać. No, tu siedzą sobie dwa te ścierwojadki. Mogę oczywiście spróbować je pokonać tempo ekspres tak zwany zrobić, czyli nie sprawdzamy, znaczy nie dbamy o to, jakie obrażenia dostaje, tylko od razu bijemy na pełnej. I to w sumie się sprawdza, nie najgorzej. Dobra, teraz oczywiście dostałem, bo chciałem... Coś mnie będzie bić w plecy. Szczury, cholerne szczury. Nie. Ze szczurami na takim HP będzie ciężko się bić. Mam nadzieję, że one poszły właśnie jeść tego. Jeść te ścierwojady, które pokonałem. Okej, na szczęście chyba tak. Chyba się zajęło ścierwojadami. Okej, to nie ma sprawy. Będziemy mogli dzięki temu się trochę podleczyć. Słyszę te gobliny wredne. O nie, jak słyszę goblina, mi od razu źle. Okej, nie, szczurki, przepraszam. Ale kurde, wredne szczury, aż 3. Będzie ciężko je pokonać, szczerze powiedziawszy. Co? Wilk! Cholera jasna! O mój Boże, co tu się dzieje? Znowu, nie, za duży młyn! Wilczy młyn, w ogóle straszny to co tu się dzieje, nie? Te szczury w ogóle tutaj, kurde, biją mi wilki. Najgorzej, bo tutaj nie wiem, jak dużo jesteśmy w stanie zdobyć doświadczenia. I każde doświadczenie to jest na wagę złota. Ale z tego, co widzę, całkiem niezłą wyżynkę robimy. O nie, bo to preriówka, cholera jasna. Preriowy ścierwojad. Zostaw mi tego ścierwojada, kurde gnoju. On tam wyrżnął pół już wyspy w sumie, ten gościu, co tu biega. Bardzo niedobrze. Nie, zostaw mi go, no! No zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! O Boże! Co za gnój. Dobra, no trudno, wyrżnąłeś mi parę przeciwników, ale nie będę się sapał o to jakoś specjalnie mocno. Ważne, że jakoś poszło. Ale kurde, jaki wredny dziadno. Wszystko mi poklepał. I w ogóle jakieś dziwne ptaki mi gdzieś ćwierczą nad głową. Znaczy to nawet nie jest ćwierkanie, tylko jakieś dziwne odgłosy.
Nic tu plunda, nie ma czego rabować, dokładnie. No okej, dobra, wilczki wyklepane. Troszeczkę szkoda, że mi ten relew zabrał expa. Mam nadzieję, że nie zabrał mi jakoś dużo. Nie wiem, co on tam później poszedł zabić dalej na tej plaży. Dobra, czy już wszystko zebrałem, co mogłem? Tu już nic nie ma, tu już nic nie ma. Ale piękna walka to była. Tylko szkoda, że on właśnie, kurde, wybiega z tego obozu. To troszeczkę nieprzemyślane jest. Bo wiadomo, że jak jednego przeciwnika dorwie, to już później nie odpuści niczemu, co żywe. Okej, niebieski bez i chyba spoko. Tu jeszcze coś było? Nie, to karaibski ścierwojad, okej. Okay. Tutaj on coś jeszcze zabił. Aha, on zabił tutaj tylko tego olbrzymiego szczura. A nie, tu tego czerwonego. Samica kretoszczura na czerwono razem z łajem kretoszczura. No szkoda, szkoda troszeczkę tej samicy kretoszczura, bo z tego mogłoby być całkiem zacny exp, ale już trudno, nie będę narzekać. Okej, cwaniaki. Jeśli najwyżej będę potrzebował tego expa, to coś wymyślimy, zawsze sobie jakoś poradzimy. Yeah, chodź do przodu. Więc moi drodzy, fajny początek, muszę przyznać, że naprawdę modyfikacja może się ciekawie rozkręcić, mimo że wysepka właśnie taka orkejcowa, nie wydaje się jakaś duża, to rzeczywiście tu może być naprawdę co robić. No ale dzięki wam za obejrzenie tego pierwszego odcinka, jeśli kibicujecie tej serii, chcecie więcej, chcecie zobaczyć losy dalej naszego porwanego przyjaciela, to łapki w górę koniecznie będą mile widziane. Komentarze oczywiście, co sądzicie na tak na początek, czy taka właśnie chillowa, wakacyjna seryjka będzie fajna, możecie dać znać. Oczywiście subskrypcje również bardzo mile będą widziane. I co? Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa!